mówią o tym, że to kwestia właśnie na przykład w Indiach, że się patentuje dokładnie zbadane, opisane genotypy poszczególnych roślin, które tam się udaje im wyłowić z tej gamy tysięcy, tysięcy, tysięcy różnych przecież cudownej różnorodności biologicznej. Jednocześnie się mówi, jak upada w ogóle różnorodność biologiczna planety. Więc krótko mówiąc, istnieje naprawdę współczesny Frankenstein. Grupa ludzi, którzy od 20 zaledwie lat co nieco łyknęła, że tak powiem, że można majsterkować w genach, i zabiera się za to majsterkowanie i nazywa to dokładnie majsterkowiczami. Ci wszyscy ludzie, to już jakby moje słowa, uważam, że tych ludzi trzeba nazywać majsterkowiczami, bo kto przez 20 lat ma szansę zgłębić do końca prawa, wiesz, natury, prawa genetyki kształtowe przez tysiące lat i po prostu uzurpować sobie prawo do bycia Bogiem, kiedy się tak mało wie i tak mało rozumie. Co więcej, robią to tylko i wyłącznie dla pieniędzy, w związku z tym zaufanie dla nich powinno być zerowe. To tak, no tak. Jak to mogę skwitować tą konferencję, która naprawdę, no, jestem pod wielkim wrażeniem właśnie merytorycznym. No tak, GMO to jedno z największych kłamstw współczesnego świata, które jest wielkim zagrożeniem jednocześnie i jest to coś, co stanowi, może stanowić bardzo poważne konsekwencje dla nas wszystkich, dla naszego zdrowia i funkcjonowania. No ale sprawa wolnej energii, o której tutaj już zapowiedziałem, którą chcemy dzisiaj poruszyć, jest także niezmiernie ważna, bo jak podkreślam wielokrotnie, wolna energia tak naprawdę to jest wolna ludzkość. To są niezależne jednostki, które mogą żyć poza korporacjami i tymi horrendalnymi cenami, które zniewalają ludzkość, ponieważ musimy pracować na te rachunki, jesteśmy strasznie ograniczani przez to. No i chciałem Ciebie zapytać, ponieważ, no, jak już wspominałem, jesteś głównym organizatorem Forum Niekonwencjonalnych Wynalazków, Konstrukcji i Pomysłów. Wiem, że też pracowałeś tutaj z osobą Lucjana Łągiewki. Nie wiem, czy akurat z energią jest związana jego praca, ale wiem, że masz dużo wiedzy w tym temacie. Jak z Twojej perspektywy to wygląda? Czy faktycznie, tak jak media mówią, nie ma wolnej energii, nie ma innej alternatywy, musimy zawsze korzystać z tych źródeł, czy jest ta inna opcja i czy jest ta wiedza ukrywana od innych? Tak, dobrze. Właśnie przejdę do tej sprawy z Free Energy, chociaż jeszcze na koniec, na moment, jak wrócimy do tej konferencji GMO, żeby powiedzieć, co stało się na końcu bardzo ważnego, tylko zakończę tylko wątkiem, że ważne było dla nas to, że usłyszeliśmy kategoryczne, bardzo jednoznaczne wypowiedzi naukowców, nie powiedzmy animatorów, powiedzmy walki z GMO, z NWO, tylko prawdziwych naukowców, którzy w tak radykalny sposób potrafili pokazać tą prawdę. I to jest ta jakby wartość tej konferencji, że to nie tylko my pośrednio, którzy wiemy, wyciągamy wnioski, ale oni sami tak radykalnie to wszystko nazwali. Natomiast jeśli chodzi o osobną zupełnie gałąź tej naszej egzystencji, tej wolności ludzi, bo przecież oczywiście żywność i dostęp do żywności jest jednym z też fundamentów tego wolnego życia, to energia i system energetyczny to jest absolutnie krwiobieg, że tak powiem, równoległy do żywności, zupełnie fundamentalny. Ja te przez te 10 lat robiąc tą imprezę oczywiście poznałem mnóstwo ludzi, mnóstwo różnych ciekawych konceptów, ale jednocześnie zorientowałem się, jak mało tak naprawdę ja wiem i mnóstwo ludzi wie na ten temat, ponieważ oto mamy do czynienia z sytuacją, że ilość stworzonych przez niezależnych ludzi, nie zawsze przez naukowców, rozwiązań ciekawych jest tak duża, że w zasadzie nikt już tego nie obejmuje tak naprawdę do końca. Ja w czasie tych 10 lat właśnie spotykania się z tymi ludźmi wyodrębniam kilka takich bardzo elementarnych, wiesz, kierunków tego poszukiwania tej wolnej, powiedzmy, ekologicznej energii. O niektórych z nich chcę tylko powiedzieć w ten sposób, że tak, byłem tego blisko, bo tak, dzisiaj w internecie w zasadzie możesz zobaczyć, przeczytać, obejrzeć na YouTubie prawie wszystko, mnóstwo różnych fajnych filmików, jak tam się jakieś maszyny ruszają, jakieś maszyny wolnej energii, jakieś silniki elektromagnetyczne, prawda, czy magnetyczne, i koniec końców, wiesz, no, zawsze marzyłem, żeby czegoś dotknąć, żeby tych ludzi poznać, i tutaj zawsze jest troszkę gorzej, to znaczy zawsze jak już jesteś przy czymś, to widzisz, że czegoś nie ma, że coś jest tak albo jest inaczej. Dlatego to jest takie cenne dotrzeć do źródła. Jeśli chodzi o energetykę, generalnie rzecz biorąc, filozofia, która się w tym środowisku wykształciła, zresztą nie tylko w tym, ma jeden taki cudowny, jak to się mówi, filar, który zaczyna się od tego, oczywiście, że to wszystko musi pochodzić z źródeł ekologicznych, ale podstawowym warunkiem wolności ludzi jest to, że energię należy produkować i konsumować w tym samym miejscu, prawda? To jest cholernie ważne.
żebyśmy skończyli z tą piramidą, która przez te ostatnie w sumie no 100 lat, nawet więcej, bo ta piramida budowano stopniowo, ona dzisiaj jest taka, a nie inna, że to jest po prostu potężny transfer energii z centrów energetycznych kontrolowanych praktycznie przez tych samych ludzi. A co by się stało, gdyby w Twoim domu, w Twoim mieszkaniu, w Twoim domu, w Twojej posiadłości, w Twoim zakładzie pracy, firmie, no powiedzmy osiedlu maksimum, ta energia była produkowana i jednocześnie konsumowana. No tak może być na przykład z panelami słonecznymi, z ogniwami fotowoltanicznymi, czy powiedzmy z tak zwanymi wiatrakami, ale małymi wiatrakami. I teraz tak, jeżeli sobie to powiemy, że pomijając aspekty ekologiczne, prawda, i kwestia kosztów tej produkcji, tej energii, nie mniej ważny jest fakt, że ona powinna być produkowana i dystrybuowana w tym miejscu, w którym pracujesz, żyjesz, mieszkasz, śpisz, prawda, wypoczywasz. To musimy sobie bardzo mocno zaklepać, bo ja przecież zobaczcie, kiedy mówimy, to też o tych debatach naszych wyskoczyło, no co z tego, że są potężne farmy wiatrakowe pobudowane? Przecież ten raz, że to już jest brzydkie dla krajobrazu, już wpływa na szkodliwie na środowisko, bo infradźwięki powstają, już tam ptaki giną i tak dalej. Już jest coraz większy opór społeczny przeciwko tym farmom właśnie takim potężnych wiatraków. Zresztą wjeżdżamy u nas na północy, widać jak na heli jedziecie, ja już nie mówię o Austrii na przykład, czy tam innych miejscach w Europie, gdzie to stoi. To po prostu według mnie wygląda paskudnie, to wcale nie jest piękne. Na dodatek to jest dalej system energetyczny, ten globalny, centralny, zmonopolizowany, bo tylko podłączono ich i tak dalej. Więc to jest pierwsza rzecz, która wychodzi przy dyskusji o tej wolnej energii. Druga dotyczy właśnie konkretnie czego dotknęliśmy. Jeśli chodzi o Lucjana Łągiewkę, tutaj rzeczywiście sam tutaj się zastrzegłeś i słusznie, że tam problem tworzenia energii tak naprawdę nie jest problemem centralnym. Tam jest problem konwertowania energii w celach jakby jej rozproszenia. To jest troszkę coś innego, aczkolwiek przyznam, że ten geniusz prawdziwy, a odwiedziłem go ostatnio w szpitalu kilka dni temu, jest przed operacją zastawki serca i po prostu przyjechał do Wrocławia na takie wstępne badania, jakieś tam przygotowania i na święta go wypuścili do domu, więc spędziłem z nim, no nie wiem, półtorej godziny bite, prawie dwie, na rozmowie w korytarzu gdzieś między 20, prawda, a 21:30, wreszcie na spokojnie. Mogliśmy rozmawiać o różnych aspektach, również troszeczkę o tych aspektach energetycznych. On faktem jest, że jak miał trochę czasu, to zapalał się do problemu silnika grawitacyjnego. I tutaj zapalał się, ja mówię, kiedyś zawieźliśmy mu taką koncepcję tego Besslera, prawda, tego koła Oryfeusza. Bardzo go to, pamiętam, zaintrygowało, niesamowicie go to, nawet mówi, ja to zbuduję, ja to zrobię, to ma sens i tak dalej. Do tej pory tego nie zrobił, przynajmniej mi nie pokazał, ale według mnie nie zrobił, bo na pewno by w pierwszej kolejności zawsze stara się mnie jakoś tam z obsług zewnętrznych, spoza własnego grona informować o jakichś swoich sukcesach. Natomiast skoro już zatrzymaliśmy się przy kwestii właśnie grawitacji, zaczynając sprawdzić od Łągiewki, który w tej sprawie nie dokonał jeszcze wprost niczego, no to powiem tak, na tych imprezach pojawiali się ludzie, którzy próbowali zbudować typowy silnik grawitacyjny. Coś, co dla tej tradycyjnej, fundamentalnej nauki kompletnie jakby jest nie do przyjęcia, bo przyjmuje się w jakimś, przy pewnych założeniach nie bez racji, że nie można stworzyć ruchu ciągłego w stałym polu grawitacyjnym. No i oczywiście w związku z tym też zakłada się teoretycznie, że nie można również w polu magnetycznym zbudować układu, który by sam siebie napędzał, bo są to pola stałe. Dlatego też z urzędu nie są w żaden sposób analizowane oceny naukowej, mówię o mainstreamie naukowym, jakiekolwiek koncepcje silników magnetycznych, ponieważ z góry się zakłada, że stosując stałe magnesy nie ma takiej możliwości. Ja oczywiście powiem szczerze, ja w ramach tych swoich takich domowych czy prymitywnych eksperymentów też tymi magnesami bawiłem się i bawię się tak naprawdę od lat, w trochę wolnych chwilach, czasami ponad miarę się bawiłem. I jakby dotknąłem jakby tego problemu, jak trudno jest, jakie to jest naprawdę wyzwanie zbudować ruch ciągły, stworzyć ruch ciągły w oparciu tylko i wyłącznie o stałe magnesy. Za chwileczkę na tym się zatrzymam, ale ponieważ grawitacja a magnetyzm to są, jak wiadomo, dwie jednak różne siły, które zresztą w opisie wszechświata są wymieniane, prawda, bo się wymienia, że podstawowe siły dziejące się to jest grawitacja, prawda, elektryczność, magnetyczność, elektromagnetyzm, a potem się tam wymienia na poziomie subatomowym tak zwane siły jądrowe silne i słabe. Tamte to są w mojej ocenie jakieś tam protezy myślowe, to dlatego de facto w żaden sposób solidnie nie udokumentowano, jakie siły dzieją na poziomie subatomowym, scalające to wszystko, to zostawia na ten moment. Natomiast ponieważ w tym makroświecie tak naprawdę my doświadczamy w ścisłej nauce tylko te dwa
te dwa podstawowe jakby typy działania, prawda, oddziaływań, prawda, energii jakiejś. Czyli mamy grawitację, chociaż nie potrafimy pokazać, że jest jej przeciwieństwo antygrawitacji. Jeśli chodzi o elektromagnetyzm, to mamy w magnetyzmie biegun północny, południowy, w elektryczności plus minus, prawda, więc mamy taką symetryczność. No ale żeby nie uciec, bo teoretyzuję, ja wiem, jestem przy problemie tych silników grawitacyjnych i pamiętam na tych mnóstwa różnych imprezach takim pierwowzorem, że ktoś pierwszy w Europie przynajmniej zbudował silnik grawitacyjny, była ta właśnie idea Orfeusza czy Dresslera i cała jego historia, że coś takiego istniało, że on tam po dworach jeździł, że pokazywał, później ponoć mu udowodniono, że był oszustem, finansował, prawda, bogaci, jakby arystokraci tego świata finansowali te jego eksperymenty i tak dalej, a on oszukiwał. Powiem wam tak, oczywiście, że nie wiem, czy oszukiwał, cudowny, absolutnie, to inżynier Andrzej Kraśnicki, jest takim wielkim orędownikiem w Polsce z wykorzystania energii grawitacji do właśnie celów, wiadomo, no, energetycznych, naszych potrzeb ludzkich. Najbardziej elementarnym właśnie sposobem byłoby zbudowanie takiegoś prostego silnika grawitacyjnego. I ten Dressler, Orfeusz pokazał, zresztą na rysunkach przetrwały, pamiętam, takie bardzo, to na radio to jest trudno, taki rysunek niezwykle prosty i elegancki, w jaki sposób poprzez konstrukcję na kole ustawiać kulki, które będą powodowały ruch ciągły. Jak się ktoś tym interesuje, to mógł zobaczyć, że są książki. Ja widziałem taką książkę liczącą prawie 1000, tą książkę angielską wiele lat temu, kiedy byłem u takiego też wynalazcy, który chciał zbudować oparcie o grawitację i parcie cieczy, taki właśnie silnik całkowicie free energy. Oczywiście to nie działało do końca, więc widziałem to tylko z bliska i mogę wam odpowiedzieć takie szczegóły ciekawe, co to za ludzie, że takie rzeczy robią. W każdym bądź razie powiem, że to właśnie ten silnik, tą ideę żeśmy zawieźli do Lucjana Łągiewki, no ale do tej pory, jeszcze raz powtarzam, Lucek tego nie zrobił, nie według mnie nie spróbował do końca sprawdzić. Widziałem na naszych imprezach właśnie, ale w tej książce jeszcze, co mówię, tej angielskojęzycznej, to było, słuchajcie, tysiąc stron dosłownie, łącznie z sięganiem po takie rozwiązanie. Jak ktoś się interesował techniką, to pamiętał Leonardo da Vinci, który ma tyle cudownych, niezwykłych miał konceptów na rysunkach. Jak wiecie, jest w muzeum i też taka wystawa jeździła po supermarketach w Polsce, u nas też ustawie była Leonardo da Vinci i wiele pokazywano takich rekonstrukcji, dosłownie w skali 1:1, wykonanych przez współczesnych różnych jego maszyn latających, prawda, działał, nie działał, wiadomo, jak ktoś, to wszyscy wiemy, o co chodzi, bo to jest jakby dzisiaj przepiękna historia. Nie widziałem akurat na tej wystawie wrocławskiej, żeby ktoś pokazywał takie koło, które miałoby się samo poruszać dzięki temu, że ma bardzo taką zmyślnie sformowaną konstrukcję, prawda, na zawiasach, prawda, które tam się odwrotnie układają i dzięki temu pozornie się wydawało, że to koło właśnie raz wprawione w ruch będzie kręciło się jakby bez zatrzymania, aż mu się częściej zużyje, bo na tym polega idea tego, czy to się tak popularnie w nauce nazywało perpetuum mobile, tam pierwszego, drugiego stopnia, nauka ogłosiła, że to jest niemożliwe, a my też uważamy, że niemożliwe jest perpetuum mobile w takim rozumieniu, że energia jest znikąd, bo zawsze gdzieś jest energia. Jeżeli szukamy jakby w polu grawitacyjnym jakiś właśnie źródeł energii, to zakładamy, że istnieje jakaś anomalia, że istnieje jakiś element, gdzie można tą równowagę pola grawitacyjnego jakoś tam pokonać. I przyznam wam szczerze, że zdarzało się na tych imprezach, że ktoś przed imprezą, nawet w trakcie, gdzieś tam próbował powtórzyć ten eksperyment czy Leonardo da Vinci, bo to był bardzo prosty. Czy tam, powiedzmy, tego Dresslera, to jest trudniejsze do wykonania, ale przyznam się wam uczciwie, nie widziałem, żeby komuś się kogoś udało. Więcej, jeśli chodzi o Leonardo da Vinci, ewidentnie sam analizowałem tutaj z fachowcami, stwierdziliśmy, że tutaj na rysunku już widać, że to koło nie może się kręcić, że tak powiem, permanentnie samo, tak zbudowane jak Leonardo to zaprojektował. Nie wiem, może się to Leonardowi udało, ja nie znam takiego przypadku. Ale też, kiedy mówimy o takich, bo też, no nie chcę tak, troszkę to opowiadać, nie wiem, czy to akurat się nam klei, czy ta moja narracja w ogóle da się słuchać, ale tak opowiadał o takiej troszkę wewnętrznej stronie to wszystko. Pamiętam natomiast, bo szukamy tego, słuchajcie, jestem czasem na kwestii grawitacji, bo tych tematów jest olbrzymia dużo i chcę jakoś systematycznie do tego podejść tematu. Może będziemy gdzieś w jakimś odcinku mówić o innych kwestiach, ale no trzeba czegoś zacząć i pamiętam taką rozmowę z takim doktorem z Politechniki Wrocławskiej, który zrobił wycieczkę, jako to wycieczki typowe na Polibudzie do Monachium, do wielkie, tam mam potężne muzeum techniki, zresztą w wielu krajach są potężne muzea, to Polska jest taka cienka w tej sprawie, chociaż teraz mamy to super ten park, no to byśmy nadgonili troszkę. I tam mówi, że no, był ze studentami i w ogóle z grupą naukowców i tam jest gigantyczna ilość tych sali. Trafił na takie sale, gdzie były takie gabloty troszkę zaszkodzone, gdzie coś po prostu się ruszało. Stara konstrukcja, dosłownie, jakbyś powiedział, przed 50 może lat,
i gdzie po prostu coś cały czas tam się na kółeczki, jakieś kuleczki, kółeczka, jakieś wahadła się tam przekręcały i niby to pracowało i to było jakby w ruchu ciągłym. Jest znaki nawet podpisem, że to po prostu nieznane jest, jakby nieznane jest wyjaśnienie, dlaczego tak się, że to działa. No mówię, to człowiek absolutnie rozsądny, nie szukający sensacji, doktor, który zajmuje się akurat lotnictwem, różnymi tymi konstrukcjami takimi, no fantastyczna postać tutaj, klub lotniczy na Politechnice, zresztą wiem, że prowadził. I to było takie